Dzień dobry, witam serdecznie użytkowników i użytkowniczki, przede wszystkim Forbes Women Book Club. Witamy użytkowniczki i użytkowników Forbes Women Polska, Polska na Facebooku oraz na LinkedInie Riner Axel Springer Polska. A kto dzisiaj w programie i o czym rozmowa, o tym już powie Karolina Opolska. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę się przywitać z Państwem w drugim już odcinku klubu książkowego Forbes Women Polska. Tak jak miesiąc temu i tak jak mam nadzieję jeszcze przez wiele, wiele miesięcy będziemy się spotykać, żeby podyskutować o książkach, które uważamy za wartościowe i które uważamy, że warto polecić naszym widzom i naszym widzkom. Dzisiaj porozmawiamy o bestsellerowej pozycji Natalii De Barbaro, czyli książce Czuła przewodniczka kobieca droga do siebie. A zaproszenie do naszego klubu książkowego przyjęły dr Katarzyna Kasia, filozofka i publicystka, Beata Grabarczyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna i Aleksandra Karasińska. I chciałabym przy tej wspaniałej okazji pogratulować Oli jeszcze raz, bo Ola, proszę Państwa, jest teraz redaktorką naczelną Forbes Women Polska. I przy tej okazji też bardzo serdecznie zapraszam, bo dzisiaj premiera nowego numeru Forbes Women Polska. Właśnie tego. Dzięki Karolina. Cześć dziewczyny. Bardzo witam Państwa serdecznie w imieniu Forbes Women. My też Cię bardzo serdecznie witamy. Ja się nazywam Karolina Opolska, jestem dziennikarką Onetu. Wszystkich widzów witam najserdeczniej i przy tej okazji zachęcam do komentowania, do zadawania pytań, na które my oczywiście na bieżąco będziemy z przyjemnością Państwu odpowiadać. Najwygodniej będzie to zrobić pod transmisją naszego spotkania, która w tej chwili jest widoczna na Facebooku Forbes Women Polska i Forbes Polska. A ja bym chciała naszą rozmowę o czułej przewodniczce zacząć nieco przewrotnie, bo chciałabym ją zacząć od wyznania, że ja po książki psychologiczne, motywacyjne i takie poradniki właściwie nie sięgam. I jeśli już mam czas na to, żeby poczytać tak sama dla siebie, to ja wybieram beletrystykę, kryminał, fantasy, którego jestem naprawdę ogromną fanką. Ale o tej czułej przewodniczce zrobiło się tak głośno i ona przewijała mi się wszędzie przez moje media społecznościowe, a co dla mnie najważniejsze, polecały ją dziewczyny i kobiety, które naprawdę bardzo cenię. Stwierdziłam więc, że no cóż, no muszę ją przeczytać, bo muszę wiedzieć, o co chodzi, o czym wszyscy teraz rozmawiają. No i połknęłam ją w 2 dni, zupełnie się tego nie spodziewałam, bo napisana jest w taki sposób, że według mnie czyta się ją błyskawicznie. No i na początku tak naprawdę to ja się bardzo zdenerwowałam, jak ją przeczytałam, bo nagle okazało się, że odnajduję w sobie te wszystkie wewnętrzne postacie, o których pisze De Barbaro i których istnienie jak gdzieś tam przeczuwałam, że one są, ale starałam się je tak spychać na skraj świadomości, bo tak oczywiście było mi wygodniej. A tu proszę bardzo, już na przykład teraz wiem, że ten głos, który tyle razy mi mówił, że no na przykład, że nie powinnam występować medialnie, no bo gdzie ja mam do tego kompetencje, na pewno się ośmieszę, a w ogóle Forbes to dziewczyno, co ty tutaj robisz? To właśnie była ta potulna, o której w pierwszym rozdziale książki możemy dużo przeczytać. Widzę też w sobie królową lodu, widzę też w sobie tą męczennicę. No i po tej początkowej złości, którą poczułam po przeczytaniu książki, ucieszyłam się, bo te... W momencie, w którym te moje wewnętrzne kobiety zostały obnażone i zdefiniowane, to De Barbaro podpowiada też trochę, co robić, czyli co zrobić, żeby tę potulną zamienić w dziką dziewczynkę, co zrobić, żeby męczennica stała się serdeczną, która daje tylko wtedy, jeśli ma z czego dawać, co zrobić, żeby królowa lodu zamieniła się po prostu w dorosłą, dojrzałą kobietę. I chciałabym Was zapytać na początek, jakie wy miałyście refleksje po przeczytaniu czułej przewodniczki i korzystając z tego, że mamy na sali filozofkę, to chciałabym zacząć od dr Katarzyny Kasi. Trochę się tego bałam, że będę pierwsza wywołana do tego. Przepraszam. Nie, ale w ogóle cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego wspaniałego klubu książkowego. Muszę wam powiedzieć, że kiedy się pojawiła książka Natalii De Barbaro, to moje odczucia na początku były dosyć podobne do tych, o których mówiła Karolina. To znaczy miałam takie wrażenie, że no tak, poradnik, nie czytam za bardzo poradników, nie jestem tutaj ekspertką. Tymczasem nie wiem, czy czuła przewodniczka to jest poradnik. Mam wrażenie, że to jest raczej taka książka, która właśnie pozwala nam sobie uświadomić, jak bardzo dużo niesiemy na plecach. I
to jest bardzo trudne i to jest obezwładniające. To znaczy, to jest tak, że dopóki żyjemy w błogiej nieświadomości, to mamy takie alibi, żeby niczego z tym nie robić. No bo jeżeli nie wiem, to właściwie co bym miała robić. Natomiast jeżeli przy pomocy serii naprawdę drobnych gestów można sobie jakoś pomóc, można się troszeczkę chociaż odciążyć, albo zyskać przynajmniej świadomość tego, jak działają pewne mechanizmy, to dlaczego by tego nie zrobić? I mam wrażenie, że to jest taka książka, która musi być czytana ciągle na nowo. Bo ja ją czytałam pierwszy raz, jak tuż po tym, jak ona wyszła, Natalia de Barbaro gościła u mnie w Radiu Nowy Świat i też była to taka rozmowa, że ja nie znałam Natalii de Barbaro osobiście, ale po przeczytaniu tej książki już tak kompletnie nie mogłam być z nią na pani. Miałam takie poczucie, że gdzieś tam właśnie przez tę książkę, która jest bardzo intymna i autorka bardzo dużo pisze o sobie i o swoich niejednokrotnie niezwykle bolesnych doświadczeniach, miałam takie poczucie, że ta forma grzecznościowa kompletnie tutaj nie pasuje, że to trzeba jakoś inaczej, że ta bariera została opisana w tej książce i to jest bardzo dużo, bo to się rzadko zdarza, żeby człowiek czytając budował w sobie tak ogromną sympatię i takie poczucie pewnej wspólnoty z osobą, która książkę napisała. I ja sobie myślę, że właśnie to jest taka książka, którą trzeba mieć przy sobie. To nie jest książka, którą się raz czyta i już się wszystko wie, tylko to jest taka książka, którą się czyta ciągle. Jak byłam mała, to mi się przypomniało, że wychowałam się na poradniku, wychowałam się na wspaniałej książce Trzeba umieć sobie radzić. Myślę, że dużo z mojej wewnętrznej męczennicy potulnej i królowej śniegu wynika właśnie z tej, a nie innej lektury. Ale tam było wszystko, jak sprzątać w szafie i jak robić kanapki. I szczerze mówiąc, myślę, że to jest bardzo ważne dzieło w moim życiu, być może w ogóle formacyjne. I myślę, że z tą książką Natalii de Barbaro jest o tyle podobnie, czy może być o tyle podobnie, że jest taka książka, która ci nie zostawia samej. To znaczy, jak ją masz na półce, to jest jakieś takie koło ratunkowe, mam wrażenie. To jest jakiś taki tekst, do którego można wrócić, nie po jakąś taką poradę, nie po wróżbę, nie po, nie wiem, rzut kośćmi czy układ heksagramu z łodyżek krwawnika, tylko to jest książka, w której to indywidualne doświadczenie Natalii de Barbaro, ale też jej doświadczenie jako terapeutki jest doświadczeniem uniwersalnym i to jest jakieś takie lustro, w którym się można przejrzeć i tak jak sama Natalia tutaj zresztą pisze, to przejrzenie się bywa potwornie wkurzające. Ono potrafi być źródłem wcale nie ukojenia i budowania wewnętrznego zen, ale dokładnie odwrotnie. Ale z drugiej strony są też takie momenty, w których ta książka może pozwolić odpuścić, zostawić jakieś rzeczy, których wcale nie potrzebujemy. I to są te momenty, które dla mnie w relacji z tą książką są wyjątkowo cenne. Kasiu, super, że powiedziałaś parę rzeczy, które ja chciałam powiedzieć, to już ich nie powiem, ale przede wszystkim witam jeszcze raz wszystkie panie. Chciałam panią Emilię Bartosiewicz-Brożynę powitać i pomachać, pani Annę Zaremską-Gabę-Czepczor, są już z nami nasze klubowiczki, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Proszę na razie zadawajcie pytania w komentarzach, będę je czytała, albo Karolina, staramy się, żebyś to był dialog, a nie monolog. Albo nie rozmowa tylko naszej czwórki, ale chciałobyśmy, żebyście się do nas odzywały, bardzo o to prosimy. Jeżeli któraś z was czytała czułą przewodniczkę, to proszę napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co o książce sądzicie. A ja wam powiem tak, że też tak jak Karolina, nie czytam, jeżeli nie zawodowo i do pracy, to nie czytam tych książek poradnikowych, chociaż oczywiście jeżeli ktoś jest światowym fenomenem, tak jak Brené Brown, no to wiadomo, że kupiłam sobie tą książkę, żeby zobaczyć o co chodzi, żeby o niej napisać. Czym się fascynują kobiety na świecie. I to samo było z czułą przewodniczką. Zdałam sobie sprawę, że jest to ważna książka dzięki Martynie Pankowskiej-Jasińskiej, która poprosiła o jakiś tekst do pisma i ona mówi, słuchaj, taka rewelacyjna książka, ja bym ci wywiad zrobiła. Ja mówię, dobra, no znam Martynę, wiem, że jest mądrą dziewczyną i świetną dziennikarką,
Nawet nie wiedziałam wtedy parę miesięcy temu, o czym jest ta książka, ale skoro Martynka powiedziała, że to fajne, to fajne. I zrobiła nam, słuchajcie, wywiad do poprzedniego numeru, który się nazywa właśnie Karmić dziką dziewczynkę. I jak ja sobie przeczytałam ten wywiad, to się zakochałam w wywiadzie. To znaczy jeszcze nie czytając książki, już się zakochałam w tym, co mówi pani Natalia de Barbaro Martynie. No i oczywiście poleciałam i kupiłam sobie książkę. Przeczytałam ją z takim zdziwieniem, bo nie sądziłam, że ktoś, kto nie jest zawodowym pisarzem, może tak pięknie konstruować słowa, frazy, opowiadać o swoich doświadczeniach, uczuciach. Ona jest po prostu bardzo dobrą pisarką, słuchajcie, ta Barbaro cała, tak? Także słuchajcie, jest wielki szacun dla niej za to, jak pisze. To się, tak jak Karolina, chyba ty powiedziałaś, że to się dobrze czyta po prostu, tak? Tak, to się dobrze czyta. Jest fajnie napisana, dowcipna, czasami autoironiczna mocno, czasami no taka pokazująca właśnie bebechy, flaki, bardzo intymna, szczera historia, bo ona też wszystko, o czym pisze, wszystkie zjawiska odnosi do siebie, do własnego doświadczenia i to jest ta ogromna wartość. I to, o czym ty, Kasia, mówisz, że to jest to koło ratunkowe, ta taki, mamy na półce przyjaciółkę tak naprawdę, pokrewną duszę, coś, co Ania z Zielonego Wzgórza napisała ludźmi znającymi Józefa, znaczy po prostu ona zna Józefa, słuchajcie. Więc ja tak o niej myślę i ja absolutnie entuzjastycznie podeszłam do tej książki i bardzo dziękowałam Martynie za ten wywiad potem, za to, że mi zwróciła uwagę na książkę. Powiem tylko Państwu na koniec, bo chcę Beacie oddać głos. Wybrałam sobie, słuchajcie, cytat z Natalii de Barbaro. Szkoda, że jej tutaj nie ma, ale chciałam ją przywołać. I ona, słuchajcie, dla tych, którzy nie czytali książki, tak definiuje te trzy główne postaci, o których zresztą mówiła i Karolina, i Kasia. Czyli Potulną, Męczennicę i Królową Śniegu. Przepraszam, jest... tutaj ucho kota się pojawiło i tu za chwilę cały kot się pojawi. To, o, właśnie. Przepraszam. Zapraszamy kota. Tak, teraz będziemy we dwie tutaj występowały. Wspaniale. Pani Emilia pisze, jestem zachwycona pisarstwem pani Natalii. Cudowne pióro, prawda? Ma pani tak samo jak ja. Kot też Beata piękny. Dzięki. To jest on czy ona? To jest ona. Jak widać, będzie chodziła teraz w kółko. Ona ma tę... zaletę albo wadę, że jest kotem niesłyszącym, w związku z czym nie słyszy nas, ale za to będzie nas zabawiać. Ale słuchaj, Bata, to wygląda, jakby się tresowała, żeby robiła takie cyrkowe sztuczki. Kotów się nie da tresować, na szczęście one są nietresowalne, można ich pewnie jakichś tam drobnych sztuczek nauczyć, ale nie da się tresować, Uważam, że to tak jak nie cierpię tego, co pandemia zrobiła z nami, tego, że musimy się spotykać właśnie w taki sposób, jak się spotykamy teraz, to jednym z niewielu plusów jest to, że na przykład możemy poznać kota Beaty, ale też wielu różnych innych zabawnych zwierząt naszych gości. Kiczka ma na imię Kiczka, no bo jako, że jest głucha, to wołam na nią różnymi imionami i, no, i najczęściej jest Kiczką, ale jest też i królewną, i zołzą, i szmatławcem strasznym. To tylko pan kot, który słyszy, ma regularne imię, na które reaguje i przychodzi, ale pan kot dla odmiany jest bardzo strachliwy i nieśmiały, więc raczej się nam nie pokaże. Dobrze. Dobra, bo przerwałam ci przez kota ten cytat, cytuj. Słuchaj, to tylko dla tych, którzy nie czytali książki, te trzy postaci, bo one są taką centralną opowieścią, wokół której toczy się książka i myślę, żeby je zdefiniować słowami samej Natalii de Barbaro. Kiedy jestem potulna, to siebie redukuję, unieważniam, stawiam poniżej hierarchii i milczę, często kiwając głową, chociaż jest to coś wbrew mnie. Każda z nas, myślę, słuchajcie, każda z nas odnajdzie się w tych postaciach, to znaczy jakkolwiek się czujemy, kimkolwiek jesteśmy, to myślę, że to jest uniwersalna zaleta tej książki, że każda kobieta, pewnie każdy człowiek odnajdzie się w tych postaciach. Męczennica to kobieta czy postać wewnętrzna, która rozlicza się w taki sposób ze światem, że demonstruje swoje umęczenie w nadziei, że wywoła ono poczucie winy.
Z kolei królowa śniegu to kobieta, która uznała, że cały czas musi startować w wyścigach. To rodzaj walki o życie, mimo że wynik tych wyścigów jest jej w głębi duszy obojętny. Ale ona się ściga, bo czuje, że bez tego by umarła. Wszystkie te trzy postaci są oparte na założeniu, że świat nie jest bezpiecznym miejscem, że nie wystarczy być, że nie ma w nim miejsca dla mnie. Chyba że się szczególnie postaram i że miłość czy akceptacja świata jest dla mnie absolutnie warunkowa, że muszę spełnić pewne warunki. Myślę, że to jest, słuchajcie, cholernie mądra rzecz i każdemu z nas się przyda, żeby sobie uświadomić te postaci i że one są fałszywe po prostu, że tak wcale nie musi być. Chociaż jesteśmy tak wychowywane, bo tak jak ja sobie czytałam tę książkę, to pomyślałam sobie, że to są takie archetypy na początku trochę matki i córki, to znaczy matka to jest ta męczennica, córka to jest ta potulna, a chociaż ja tę potulną nazwałabym tak, jak nazwane jest to w literaturze światowej, czyli grzeczną dziewczynką, bo też i matki nam mówią, musicie być grzecznymi dziewczynkami, tak? I my wyrastamy na takie grzeczne dziewczynki, które po to, żeby zostać zauważonymi, no to właśnie starają się być jak najgrzeczniejsze, potem już jako dorosłe kobiety bardzo na przykład dbają o to, żeby mieć wysprzątane mieszkanie, o to, żeby mieć obiad dla męża na odpowiednią porę, o to, żeby zawieźć dzieci, przywieźć dzieci, odrobić z nimi lekcje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do samej książki, bo wy jesteście zachwycone, to ja będę trochę tą sceptyczną, dlatego że, znaczy być może dlatego, że ja już przez te różne etapy przeszłam, to znaczy mam wrażenie, że tą dorosłą kobietą to człowiek się staje wtedy, kiedy dojrzewa z wiekiem. Natomiast pewne etapy na pewno można w sobie poobserwować i ponieważ ja w różnych etapach mojego życia buntowałam się przeciwko tej poprzedniej postaci, no to może dlatego trochę się czułam znudzona tą książką. To znaczy ją rzeczywiście no, nieźle się czyta, ona też nie jest długa. Ale to mnie z kolei nie dziwi, że Natalia de Barbaro potrafi pisać, dlatego że po pierwsze pochodzi no, z inteligenckiej krakowskiej rodziny, po drugie od dawna zajmuje się słowem i to tym słowem mówionym, więc dzięki temu ma też umiejętność przebierania, czy tam spisywania tego słowa mówionego, o tak bym to ujęła. No i z tego punktu widzenia, okej, rzeczywiście, no, czyta się to dobrze, bo to jest język łatwy, nie jest wydumany, natomiast trochę mam wrażenie, że to jest pisane z punktu widzenia takiej kobiety, która po pierwsze jest zabezpieczona finansowo, a po drugie wykonuje wolny zawód, bo tak, nie mamy tutaj jakichś takich problemów zewnętrznych tej kobiety. Przepraszam, bo kot mi gryzie kabelek. Kochanie, nie wolno gryźć kabelka. Kabelki to też jest przysmak koci. Więc jest to osoba całkowicie zabezpieczona finansowo, bo nie ma tych trosk, które zabijają nas to myślenie o nas wewnętrznych na co dzień. Nie musi się z tym mierzyć. Z drugiej strony mówi sobie tak, no to będę pracować tylko będę robić szkolenia tylko przez 3 dni w tygodniu, no bo to jest bardzo męczące, ja potem muszę odpocząć, potem muszę mieć czas dla siebie. Poza tym jest taką kobietą, która chodzi na jogę i mam wrażenie, że tę jogę ćwiczy codziennie i to jest taka bardzo istotna część też jej tych duchowych wszystkich przeżyć. No ale chodzi na tę jogę, nawet jak jedzie gdzieś na szkolenia do kraju czy za granicę, to i tak tam zabiera sobie te swoje stroje i na tę jogę wpadnie. No, żyje sobie w domu pod Krakowem, wśród przyrody, wszędzie stawia kwiatki. Taka jest właśnie, taka jest poukładana. Nie zgadzam się. No, ale tak na pozór, tak z zewnątrz oczywiście, no bo oczywiście gdzieś tam te wewnętrzne problemy ma, no chociażby opowieść o tym, jak starała się o dziecko, pokazuje, że to rzeczy nie jest takie proste. No tylko, że ona tych naszych bohaterek trochę nie zbija z tymi zewnętrznymi warunkami. To znaczy nikt nas nie funkcjonuje w wyabstrahowaniu kompletnie. Natomiast dochodzimy do takich sytuacji, kiedy te różne postaci, które w nas mieszkają i które no, pokazują takie, a nie inne nasze twarze, one występują też w pewnych relacjach.
I wiadomo jest tak, że jeżeli nie chcemy być tą grzeczną dziewczynką, a tak nas na przykład wychowali rodzice i kompletnie rodzice nie przyjmują tego typu, znaczy innej, alternatywnej twarzy, no to wiemy, że jeżeli chcemy utrzymywać kontakt z rodzicami, bo czujemy, że powinniśmy, bo chcemy, no z różnych przyczyn, no to musimy tą grzeczną dziewczynką być. Albo ewentualnie musimy przez długie lata tresować rodziców, żeby nie zrozumieli, że mając lat 25 czy 35 grzecznymi dziewczynkami już nie jesteśmy. Nie jesteśmy już dziećmi, mamy dorosłe życie i mamy własne decyzje. I na pewno każda z nas to zna. I myślę, że też wielu facetów to zna, niektórzy grzecznymi chłopcami zostają na zawsze. Więc trochę mi brakuje właśnie zbicia tych różnych postaci z takimi życiowymi sytuacjami, w których występują inni ludzie, którzy nie przyjmują do wiadomości, że my możemy być inni. Że możemy być sobą, że możemy być wolni, że możemy myśleć po swojemu. Tak jak jesteśmy, nie wiem, wepchnięte w jakieś korporacyjne sytuacje, no to wiadomo, że pewnych rzeczy w korporacji się nie da zrobić. Znaczy jak mamy określony korpostrój, który musi być zawsze taki jak trzeba, to wiadomo, że nie założymy boho sukienki do korporacji, bo wszyscy będą na nas patrzyli krzywo, tak? I może się źle czujemy w tych garniturkach, garsonkach, kaszmirowych sweterkach, no ale musimy to robić, bo musimy w jakiś sposób zarabiać, funkcjonować w społeczeństwie. I tego mi brakuje, tego kontaktu, tej każdej z tych postaci, które się pojawiają i te, w które się przekształcamy na przestrzeni czasu, bo dochodzimy do momentu, że chcemy być prawdziwe, wolne i takie, żeby nikt się nie miał prawa do nas przyczepić, no ale musimy się jednak skonfrontować ze światem wokół nas i to wcale wtedy nie jest takie proste. Nie wiem, może to jest na drugi tom książki. Ale wiesz co, Beata, bo ja też o tym dokładnie myślałam, jak czytałam, że fajnie jest być taką mistrzynią zen, jak się ma do tego zapewnione wszystkie warunki, przede wszystkim bytowe, ma się taką pracę właśnie, a nie inną, no to wszystko się robi o wiele prostsze. I w pewnym momencie zrozumiałam, że to jednak jest mój błąd w jakimś sensie, bo Natalia de Barbaro pisze o tym, że mamy taką tendencję w ogóle, ona jest jeszcze podbijana przez media społecznościowe, które też jakoś definiują nasz świat, do myślenia, że wszyscy inni sobie świetnie radzą i ja jestem tą jedyną osobą, która nie ogarnia, która się nie wyrabia, która daje dziecku obiad o 11 wieczorem, bo po prostu wcześniej nie było na to czasu. I ona pisze, przywołuje takie powiedzenie, że nie wolno mylić cudzej sceny z własnymi kulisami. I to jest super mądre, bo to jest o tym, że właśnie u siebie widzimy te wszystkie braki, te wszystkie zmagania, te wszystkie pęknięcia, rysy, momenty, w których jesteśmy, jest tego za dużo, po prostu nie ogarniamy, nie wiemy o co chodzi. Widzimy braki, widzimy niedostatki. Natomiast inni prezentują się nam, i to nawet nie chodzi o takie amerykańskie, wiesz, że się czujesz świetnie, jak właśnie się czujesz fatalnie, tylko no, prezentujemy światu jakąś fasadę, tak? I widzimy tylko te fasady i myślimy sobie, że no, po prostu wszyscy inni sobie lepiej radzą. Mi się to skojarzyło z taką książką Bettelheima, Cudowne i pożyteczne, o baśniach, gdzie Bettelheim pisze o tym, że w baśniach dla dzieci niezbędna jest pewna doza okrucieństwa i zła, dlatego że jeżeli się to z baśni powycina, jeżeli się z baśni zrobi takie słodkie, cukierkowe opowieści, jak robił pan Perrault, to dziecko, które czyta taką baśń, zostanie z bardzo mocnym przeświadczeniem, że jest najgorszym człowiekiem na świecie, bo skoro w baśniach wszyscy są super, a ja wiem sama to o sobie, że nie zawsze jestem super, nie każdemu bardzo dobrze życzę, czasami różne rzeczy robię źle, albo nie robię tego, co powinnam i tak dalej, mogłabym długo wymieniać, no, a ci w bajkach są tacy świetni, szlachetni, dobrzy i nie ma żadnych potknięć, no to mogę wyjść z taką konkluzją. I trochę o tym jest też u Natalii de Barbaro, to znaczy o tym, że my patrzymy na innych ludzi trochę tak, jakbyśmy czytali właśnie te cukierkowe bajki. I czasami, ale to dopiero w takich bliższych relacjach, okazuje się, że ten wizerunek jest w gruncie rzeczy
stworzony wielkim wysiłkiem, że tam jest mnóstwo rys, mnóstwo pęknięć, mnóstwo nieszczęścia i że to wcale nie jest wszystko takie proste, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, jak się, nie wiem, śledzi czyjś profil na Instagramie. I też mam wrażenie, że z Natalią tutaj, bo czytasz to i myślisz sobie, i ona jeszcze na dodatek ma taki sposób pisania jak guru, że ona pisze tutaj, wyczułam, że dziecko do mnie idzie. Tu tak, wieczorem. To, lubiło, to są rzeczy, które mnie w tej książce trochę drażniły. Dokładnie. Stoję wieczorem, składam pokłon w ogóle światu i dziękuję. I myślisz sobie, Jezu, kobieto, żebym ja miała czas, żeby jeszcze składać jakieś pokłony, to naprawdę byłby to dla mnie jakiś mega luksus, ale potem sobie myślę, że wiesz co, no, jeżeli ktoś akurat ma czas i to jest dla niego jakoś ważne, to proszę bardzo. Czemu nie? Kasia, słuchaj, Beata, wiesz co, masz pewnie, to jest zdrowa reakcja, wiesz, żeby jak patrzysz na kogoś, kto często praktykuje jogę i być może właśnie wydaje ci się, że ta życie na wsi podkrakowskiej jest jakieś idealne, pewnie gdybyśmy tam pojechały do niej, ona zresztą, ja nie miałam odczucia, wiesz, to nie o to chodzi, ja trochę nie o tym mówię, to znaczy, owszem, ja nie mówię, że to jej życie jest idealne. Ona też nie pisze o tym. Zresztą mówię, to nie jest ten problem, tylko ja mówię o tym, co jest celem tego wszystkiego, o czym ona pisze, a tym celem to jest to, że będziemy tacy wolni, że będziemy robili to, co chcemy i jak chcemy i właściwie nikomu nic do tego. Tylko, że świat jest taki prosty, to znaczy nie jest tak, że możemy zawsze robić to, co chcemy i jak chcemy, bo jesteśmy różnymi i z boku poobstawiani zasadami, regułami i tak dalej, i tak dalej. I owszem, do takiej wolności absolutnej, że właśnie robię sobie, co chcę i jak chcę, to pracuję, a jak nie chcę, to nie pracuję. A potem mi i tak, jak nie pracuję, to potem to nadrabiam i wszystko jest fajnie, to nie możemy sobie na to pozwolić w sytuacji takiej, kiedy no po prostu pracujemy od 8 do 15 czy do 16 w jakimś biurze i nie ma bata, żebyś prezes ci powiedział, czy twój szef, no dobra, to teraz posiedź i podłóg w nosie, a zrobisz to wieczorem. Wiesz co, Beata, to jest pewien problem. Wiesz co, to jest trochę takie zrzucanie, wiem, bo też tak kiedyś myślałam, wiesz, że świat jest taki straszny, że szef musi mi coś kazać, że zabiją mnie, wiesz, i że się boję, że właśnie jak nie zrobię czegoś, to coś się wydarzy. Myślę, że ta książka jest o czymś innym. Ona nie mówi, że to jest łatwe, ona nie mówi, że jest proste, ona mówi o tym, żebyśmy my sami sobie, same sobie, dały trochę wolności, trochę przestrzeni i wiecie, ty powiedziałaś o tej jodze i że to jest taka, wiesz, klasa wyższa, że praktykowanie i tak dalej. Powiem ci, że i tak i nie, bo joga jest jedną z najtańszych możliwych sportów. Wystarczy tylko 2 metry podłogi, nawet bez maty można ją praktykować, więc to, wiesz, co prawda jest modnym oczywiście formą jakichś tam ćwiczeń czy praktyki, ale jest dostępna. A z drugiej strony, wiesz, dla mnie czasem joga może być też formą buntu, wiesz, takiego buntu i to, o czym pisze De Barbaro, to jest taki bunt wobec tego, o czym ty mówisz, tych rodziców, tej korporacji, tego świata, konsumeryzmu i tak dalej. Bunt polega na tym, żeby dbać o siebie, żeby być czujnym na swoje własne potrzeby. Przeczytałam kiedyś jakiś taki cytat, nie pamiętam gdzie, że w świecie stereotypowych ocen i kulturze takiej kary i wstydu, dbanie o siebie jest formą buntu, tak? W społeczeństwie, które po prostu korzysta na naszej niepewności, na naszych kompleksach, lubienie się jest rebelią, jest formą buntu, słuchajcie. I ja chciałabym, żebyście, ja was do tego namawiam, do tego buntu, który polega na tym, mówi, nie będę myśleć, że jestem za chuda, za gruba, za niska, za wysoka, za stara, za brzydka, za niemądra, za kobieca, za bardzo męska. Jestem jaka jestem i to moim zdaniem, wiesz, to przyzwolenie sobie, pozwolenie sobie na to bycie wbrew tym ocenom, sobą. Tak? Sobą. Tak, ale wiesz, bycie wiernym sobą, w takich, wiesz, to są oczywiście banały i komunały, to bycie, wiesz, odważenie się. Brené Brown pisze o wielkiej odwadze
I wielka odwaga właśnie w sytuacjach społecznych, w sytuacjach nacisku kulturowego polega na tym, żeby jakby pozwolić sobie pójść pod prąd i na przykład, słuchajcie, no Brené Brown pisze, mówi, jestem nie dość dobra, nie dość doskonała, nie dość szczupła, nie dość wpływowa, nie dość szczęśliwa, bystra, pewna siebie, bezpieczna, wyjątkowa. Słuchajcie, kto z nas nie zadawał, nie czuł, nie wymieniał sobie tej litanii w głowie, ona jak mantra się tam przewija nam wszystkim, facetom i kobietom. Tak jesteśmy wychowywani, tak działa kultura, pewnie Kasia umie o tym powiedzieć w kategoriach naukowych. I to, o czym pisze Barbara, to jest taki, De Barbaro jest takim prywatnym małym buntem, ale ja jak sobie o nim myślę, to mi się po prostu gęba uśmiecha, to znaczy tak, możemy zrobić na złość systemowi i być szczęśliwe, nawet jeżeli, tak jak w wywiadzie Martyna mówi, ona jak jedzie samochodem, to lubi otworzyć okno i wąchać powietrze. I to jest ten mały bunt, słuchajcie, ta chwila. No wiesz, Bata, dla ciebie to może być chwila z kotem, a dla kogoś no patrzenie... No tak, oczywiście, że każdy ma swoją drogę, tak? Ta czuła przewodniczka pokazuje ci to, co lubisz, to, co ciebie uszczęśliwia. Nawet jeżeli nie osiągasz tego, wiesz, stanu zen i nie masz tego wszystkiego, to możesz mieć to we fragmentach, w tych momentach, kiedy decydujesz, tak? Dobra, ja zadam pytanie. To znaczy, przepraszam, tylko rzucę pytanie, a wy mi odpowiecie w takim razie. Czy wy słyszycie te głosy w sobie, które tak się ścierają, które właśnie wymawiają jakieś takie mantry, jakie to nie jesteśmy niedoskonałe i niefajne? Bo no, owszem, zdarza ja się... Ja nie słyszę w sobie głosów, no ale mam w sobie te uczucia, ale odkąd przeczytałam tę książkę, to staram się robić to, co mówi De Barbaro i mimo, że pracuję na pełen etat i jestem mamą dwójki dzieci i mam pełne i rzeczywiście naprawdę nie mam czasu wieczorem na pokłon, ani na litanie rzeczy, za które jestem wdzięczna, wymawianych na głos w wannie, bo wtedy natychmiast ktoś by do mnie przyszedł i zapytał, czy ja się na pewno dobrze czuję, ale zaczynam się bardziej wsłuchiwać w siebie i to wcale na początku nie jest dla mnie przyjemne, bo to, co ja słyszę w sobie, to nie jest do końca to, co bym chciała usłyszeć i zaczęłam sobie nawet, co być może wydaje się śmieszne, ale tym bardziej chcę to powiedzieć na głos, zaczęłam sobie nawet wizualizować w sobie tę moją czułą przewodniczkę, jak ona mogłaby wyglądać, bo to jest to, o czym pisze De Barbaro, ona sobie ją wyobrażała jako kobietę w czerwonym szalu, z tego co pamiętam, ale chciałam wrócić do tego, co wy dziewczyny mówiłyście, bo moim zdaniem to, o czym wy mówicie, czyli to bycie wolnym, to, ten bunt, to wszystko jest już kolejny krok, to jest kolejny krok, który możemy podjąć, ale nie musimy. Dla mnie najważniejszym przesłaniem tej książki, w której też były momenty, które mnie drażniły, bo rzeczywiście też te nienarodzone dzieci mówiące do mnie i te włosy, których głos słyszał także mąż, no to były troszeczkę absurdalne, ale z kolei u mnie rekompensował to sposób, w który ona pisze, bo mi się bardzo podobało to, że ona nie pisze z pozycji takiej mentorki, która tam przedstawia o to prawdę, tylko ona podaje przykłady swoje, podaje przykłady swoich przyjaciółek, ona nie mówi, że to jest absolutnie dobre, a to jest absolutnie złe. Ona nam daje na tacy różne narzędzia, z których możemy skorzystać, ale nie musimy. W każdym razie wracając do tego, co ja wyniosłam z tej książki, dla mnie tym najważniejszym przesłaniem jest to, że ja mogę dać sobie prawo, żeby czuć, żeby dać sobie prawo do emocji. Ona tam pyta, ile razy przeuśmiechałaś swoją złość, ile razy połykałaś swoje łzy, bo przecież nie wypada płakać. A tutaj okazuje się, że to nieprawda, że ja mam prawo mieć swoje emocje i uczucia i mam prawo mieć też swoje emocje i uczucia w tej sferze zawodowej, świecie biznesu, w którym przecież emocje są bardzo źle postrzegane, bo tam właśnie powinna panować ta królowa śniegu. A tu się okazuje, że ja tłumiąc uczucia, przełykając złość i uśmiechając się wtedy, kiedy tak naprawdę chciałabym krzyczeć, robię sobie krzywdę, ale przez to, że robię sobie krzywdę, to jestem też mniej wydajną pracownicą, jestem też mniej serdeczną matką, jestem też trudniejszą do zniesienia partnerką. To wszystko robi źle mnie i mojemu otoczeniu. I nawet w tym wywiadzie, którego De Barbaro udzieliła do poprzedniego numeru Forbes Women, ona mówi, że jak w takim środowisku pracy pojawi się królowa śniegu,
To ty? Jak w tym środowisku pracy pojawia się królowa śniegu, to ona oczywiście daje z siebie 200% normy. Ona nie ma wolnych popołudni ani weekendów, ona prze jak czołg do przodu, wyniki są najważniejsze, ale potem okazuje się, że na przykład w takim zespole jest bardzo duża rotacja pracowników, że spada morale. Nie lubi po prostu. Nie, tak, że jest zła atmosfera i te wyniki wcale nie są takie fantastyczne. Więc też zaczęłam się zastanawiać i chciałam was trochę namówić na taką rozmowę, bo do tego skłoniła mnie książka, to zresztą to kilka razy się pojawiło, czy idąc tym tropem tej kobiecej energii, tej energii czułej przewodniczki, tej energii dzikiej dziewczynki, to czy nie macie wrażenia, że trochę się też ten nasz rynek pracy i rynek biznesowy zmienia i została dostrzeżona ta potrzeba tej, nazwijmy to już tak, kobiecej energii, wpuszczenia tej kobiecej energii. Właśnie chciałam Olę o to zapytać, bo wiedziałam, że na pewno ma zdanie swoje na ten temat. Słuchaj, ja chciałam, żeby Kasia coś odpowiedziała, ale słuchajcie, jest z nami Emilia Bogorzelska. Dzień dobry pani Emilio. Która pisze tak i chcę, żeby Emilia też wzięła udział w naszej dyskusji, w naszym klubie, bo jest to klub dla nas wszystkich. Emilia pisze tak, myślę, że w tym przekazie chodzi o to, żeby zaopiekować się sobą i być dla siebie czułym, dobrym i nie odkładać siebie na później. Traktować siebie wyjątkowo właśnie jak najlepszą przyjaciółkę. Wewnętrzny głos, który nas prowadzi i troszczy się o nas. Bardzo dziękuję za ten głos. Oddaję głos Kasi. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja potrafię odpowiedzieć na pytanie, które Karolina zadała, bo właściwie tak zaczęłam robić nerwowy rachunek sumienia. Nie bardzo mam kontakt ze światem biznesowym tak zwanym. Mogę odpowiedzieć na pytanie, na ile w uczelniach wyższych kobieca energia dochodzi do głosu. Ale nie mam nic specjalnie pozytywnego do powiedzenia, bo w uczelniach jednak cały czas dominuje taka struktura feudalno-patriarchalna i oczywiście to się zmieniło na przestrzeni lat, w których ja jestem w tym zawodzie, to się zmieniło, jest coraz więcej, coraz lepiej słyszymy kobiecy głos, ale pytanie o przestrzeń na emocje to jest bardzo dziwne pytanie, bo ja mam wrażenie, że funkcjonuje w świecie, w którym różne formy narcyzmu są wręcz premiowane. Natomiast właśnie taka wrażliwość, która też się wiąże z pytaniem właśnie o to, o czym pisze De Barbaro, czyli o takie współdziałanie, odkrywanie siebie, ale też dzięki temu to, co ty Karolina powiedziałaś, polepszanie swoich relacji z otoczeniem, to bardzo kuleje. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo moje studentki pod opieką dr Mariki Kuźmicz, wspaniałej historyczki sztuki, wyobraźcie sobie, przekopały się przez archiwa Akademii Sztuk Pięknych z okresu międzywojennego i wiecie, ile dziewczyn studiowało na Akademii w międzywojniu? Tak, proporcje. Cztery? Proporcje, jeżeli chodzi o płeć, były dokładnie takie, jakie są teraz, czyli była większość kobiet. One przekopały się przez ponad 1000 teczek dziewczyn, które studiowały w Akademii w latach 1920-1939 i zobaczcie, bo o nich nic nie wiemy. To nie dlatego, że one nie były dobrymi artystkami, one były tak samo dobrymi artystkami, jak ich koledzy, tylko one właśnie nie miały tych swoich czułych przewodniczek, nie miały nikogo, kto by się nimi zaopiekował, nie dbały o to, co tworzyły, uważały, że sprawy innych są ważniejsze niż ich własne sprawy, nie miały w sobie odrobiny tego dobrego narcyzmu, który sprawia, że podchodzimy do siebie samych z troską, czułością, pieczołowitością. I dla mnie też dlatego ta książka De Barbaro jest ważna. Jak patrzę na instytucje sztuki na przykład, to myślę sobie, że to było super, gdybyśmy nauczyły się bardziej o siebie same troszczyć. Właśnie bez takiego podejrzenia, że się przechwalamy, albo że coś komuś narzucamy, albo że uzurpujemy sobie jakieś prawo, czy kogoś oszukujemy. Tu się też pojawia ten syndrom oszustki, który też jest bardzo, mam wrażenie, w strukturach różnych organizacji popularny i jest taką, jakby jest bardziej więcej kobiet go przeżywa niż mężczyzn zdecydowanie. I myślę, że jeżeli miałabym odnieść to, o czym pisze Natalia De Barbaro do mojego środowiska pracy, to myślę, że tutaj jest wielka
ja nie chcę powiedzieć praca do wykonania, bo praca to brzmi jak zadanie, natomiast to by było bardzo dobrze, gdybyśmy zadbały o siebie, bo to również zrobiłoby dobrze naszemu środowisku pracy i różnorodności w tym środowisku i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, no bo to jest tak, że my żyjemy w paternalistycznym świecie, więc nic dziwnego, że dostosowujemy się do jakichś tam reguł, które obowiązują, tak? I ty mówisz, że nic nie wiemy o tych dziewczynach, które studiowały na Akademii Sztuk Pięknych w międzywojniu. No to też mogę sobie pomyśleć, a czy wiemy coś my teraz, współczesne dziewczyny, o tych dziewczynach, które studiowały 20 czy 30 lat temu? Pewnie też nie wiemy, bo może niektóre z nich były artystkami na jakąś skalę lokalną, inne w ogóle nie były artystkami, tylko próbowały coś z siebie wykrzesać. Więc ja nie wiem, czy to akurat świadczy o tym, że o siebie nie dbamy, czy o siebie dbamy. Natomiast jeżeli idzie o to środowisko, o no, tych wielkich korporacji, tak, bo to w sumie o to chodzi. Akurat miałam okazję pracować nie dłużej, co prawda, ale korporacji i powiem tak, to się zaczyna trochę dziać, że te miękkie umiejętności stają się ważne. O nich się też dużo mówi. Ja właśnie mam takie wrażenie, że też na szkoleniach, które się teraz pojawiają, one jeszcze kilka lat temu te szkolenia były takie typowo męskie, zadania, checklisty do wykonania. Teraz zaczyna być doceniana też ta wrażliwość, ta potrzeba zupełnie innych kompetencji, które powodują, że też praca w zespole jest bardziej efektywna przez to, że zupełnie inne relacje panują między pracownikami. Myślę, że to jest też tak, że dużo rzeczy przyjdzie do nas z zachodu, bo wiecie, no taka powiedziałabym niby drobna rzecz, zresztą Natalia de Barbaro pisze o tym, czyli przestrzeń wokół nas, nasze mieszkania, pokoje, Bóg wie co. I tam jest taki moment, jak ona próbuje wybrać kolor na ścianę albo rzucik na ścianę, tak? I pisze też o tym, że my żyjemy w takim strasznie szarym świecie, że te wszystkie urzędy, biura to są jakieś bardzo ergonomiczne krzesła, biurka i że to wszystko jest takie, no takie chłodne, zimne, lodowate. I ja nawet kiedyś z moim szefem właśnie w korporacji, w której pracowałam, mówię, że kurczę, wiesz, ja bym tu wpuściła baloniki, bo to strasznie smutne i szare jest. I on mówi, że są badania na ten temat zrobione, że człowiek pracujący w otoczeniu kolorowym jest pracownikiem bardziej wydajnym i lepiej czującym się w miejscu pracy, no tylko często po prostu naszym szefom nie wystarcza albo wyobraźni, albo po prostu naszym firmom nie wystarcza na to pieniędzy. Ale każda z nas może sobie urządzić taki własny kącik. Ja pamiętam, że wielkie zdziwienie wywołałam, kiedy właśnie w tym szarym otoczeniu, przy szarej ścianie, siedząc na szarym krześle, przy czarnym komputerze, nagle postawiłam sobie takiego fioletowego pawia, do którego się wkłada karteczki, co ma się zrobić, tak? Co należy zapamiętać, że ktoś dzwonił i tak dalej. I wszyscy przychodzili, patrzyli, ojej, ale co to jest? I to jest takie kolorowe, to w ogóle była sensacja wielka. I tak było na początku, a później ludzie zaczęli przynosić jakby swoje właśnie takie drobiazgi kolorowe i ta przestrzeń wokół nas robiła się coraz lepsza. I myślę, że my się tego nauczymy, to pewnie jeszcze trochę potrwa, ale to jest właśnie ta kobieca umiejętność, ta kobieca strona naszej natury, że próbujemy te wszystkie kanty, które nam faceci tutaj ustawili, próbujemy je złagodzić, zaokrąglić trochę. No dobrze, to słuchajcie, za chwilę ja odpowiem na to pytanie, jak biznes postrzega kobiece kompetencje, czy statystycznie bardziej kojarzone, czy przeciętnie bardziej kojarzone z kobietami, czy z kobiecością umiejętności, ale zanim to zrobię, chciałam przeczytać głos Matyldy Podgórskiej Weisgerber. Cześć Matylda, dostałam tę książkę od mojej mamy, nie czytałam jeszcze, ale planuję jak najszybciej zacząć. Matylda, bardzo polecam książkę. Jeszcze jeden głos Anny Kaczmarskiej, która pisze tak. Przeczytałam Czułą przewodniczkę już trzykrotnie i wiem, że przez wiele lat nie zauważałam tej małej Ani, korzystałam z męskiej energii, która dawała mi siłę, nie zwracałam uwagi na to, co czuję, tylko na to, że muszę dać radę. Byłam surowa, krytyczna, wymagająca. Nie było we mnie czułości dla siebie. Ta książka totalnie odwróciła myślenie o sobie, teraz uczę się miłości i czułości, odkrywając nowe zasoby. Super, Anna, dziękujemy.
Ja wam powiem tak, wracając do twojego, Karolina, pytania, czy świat biznesu, świat ekonomii uczy się i czy potrzebuje kobiet. Po pierwsze tak, bo populacja się kurczy, nie ma kto pracować i nawet nie wystarczają nam emigranci z Ukrainy czy z Białorusi, absolutnie i polska i europejska ekonomia potrzebuje kobiet. Natomiast potrzebuje też kobiecych umiejętności każda organizacja, która chce odnieść sukces. Z dwóch powodów, słuchajcie. Wieloletnia prezeska, i tu podeprę się jej autorytetem, prezeska przez 14 lat Coca-Coli mówiła tak, zresztą emigrantka z Indii, która wdrapała się na tą korporacyjną drabinę, na pewno. Ogromnie trudną dla niej, tak? Na pewno, na i kolor, i to, że nie była Amerykanką i tak dalej. Indra Nooji, ona mówi tak, że musiała pracować, pewnie tak oceniała, 70% więcej niż jej koledzy, żeby osiągnąć te same wyniki, czy ten sam postęp. Teraz mówi potem kobiety, no już dzisiaj to macie w ogóle lepiej, bo pewnie moje młode dziewczyny tylko 50% czy 40% lepiej. Oczywiście trochę przesadzała pewnie, ale pokazuje skalę. Natomiast ona mówi tak, jako prezeska, ja wiem, że my potrzebujemy w biznesie kobiet, bo kobiety są bardzo dobrze wykształcone, są błyskotliwe, mają świetne pomysły. Jeżeli chcesz mieć sukces, to musisz mieć w pracy najlepszych, a nie możesz mieć najlepszych bez kobiet. Tak? I to mówi prezeska gigantycznej korporacji. I powiem wam jeszcze jedno. Dzisiaj wszyscy, od premiera Morawieckiego po Ursulę von der Leyen, odmieniają słowo i mówi to też Joe Biden. Wszyscy liderzy mówią innowacyjność. Gospodarka musi być kreatywna, innowacyjna. Musimy tworzyć nową cyfrową ekonomię. No tak, słuchajcie, ale nie ma innowacyjności i kreatywności bez środowiska wolności, które pozwala na błędy. W takich strukturach, powiedziałabym, patriarchalnych, w takich strukturach, gdzie nie wolno popełnić błędu, nie ma miejsca na kreatywność, nie ma szansy na innowacyjność. Nie powstanie. Dlaczego akurat w Dolinie Krzemowej powstała innowacyjna cyfrowa gospodarka, gdzie powstał Google, Facebook? Nikt nie wymyśli nowego Netflixa czy nowej aplikacji jakiejś genialnej bez środowiska różnorodności również, pozwolenia na to, że jesteśmy inni, mamy różne punkty widzenia w organizacji. Zobaczcie, musimy patrzeć na potrzeby naszych klientów, to już nie są czasy Forda T, gdzie każdy samochód może być jaki chcesz, ale byle był czarny, nie? My patrzymy dokładnie, czego dzisiaj chcą nasi klienci i te potrzeby się zmieniają, trendy się zmieniają, firmy muszą na to patrzeć. Połowa ich klientów, a często więcej, to kobiety. Więc jak mamy projektować usługi czy towary dla kobiet, jeżeli w naszych zespołach marketingu, produktu, technologii nie ma kobiet? No, jak możemy zrozumieć ich potrzeby? Tak? Wyciągnęłam sobie, jak mówiłaś, Beata, książkę z półki. To jest książka super fajna, Karoliny Criado Perez, Nierwidzialne kobiety. To właśnie pokazuje ta książka, co się dzieje ze światem, ze społeczeństwem, ale też z biznesem, jeżeli nie bierze się pod uwagę, jeżeli w środowisku naukowym, w środowisku badawczym, w środowisku research and development nie ma kobiet. No po prostu nie widzimy połowy świata. Jesteśmy ślepi na to, a przez to no, nie odnosimy sukcesu w biznesie. No wiesz, bo przez to się nie tworzy różnica zdań, tylko z różnicy zdań możemy wysnuć tę trzecią drogę, pójść do przodu. Jeżeli mamy samych zgadzających się ze sobą facetów, którzy posiedzą, pokiwają głową, tak, o to chodzi w życiu, tak. Słuchaj, ja to nie ma szansy na to, żeby to pójść do przodu. Beata, ja nie chcę deprecjonować facetów, którzy są mądrzy, kreatywni, ciężko pracują. Chcę tylko powiedzieć, że nie ma kreatywności Bez różnorodności i tygla takiego pozwolenia sobie, słuchajcie, nie tylko diversity i różnorodności płciowej, ale w ogóle pozwolenia sobie na popełnienie błędów. Czyli Karolina, pytając, dlaczego kobiety są potrzebne w zarządach czy w pozycjach liderskich w biznesie, dlatego że tworzą zespoły, tworzą atmosferę, tworzą środowisko pracy, które pozwala na kreatywność, pozwala na równość, pozwala na wymianę opinii, na zgłaszanie czasem głupich pomysłów. I to,
I to nie jest środowisko kreowane przez tą królową śniegu, o której pisze De Barbaro, tylko to jest właśnie środowisko kreowane przez serdeczną, łamaną na dorosłą. Ale chciałam was jeszcze zapytać, De Barbaro sama w tej książce kilka razy podkreśla, że to jest książka dla kobiet, które coś uwiera. Ona na samym początku pisze, dlaczego wszystko jest nie tak. I ja się z tym nie do końca zgadzam, że to jest książka tylko dla kobiet, które coś uwiera, bo uważam, że takie po pierwsze, takie spojrzenie w głąb siebie przyda się każdemu, nawet tym osobom, które czują się bardzo komfortowo same ze sobą. No i niestety... Dopiero poprzez... zacznie uwierać. No właśnie chciałam powiedzieć, że ja się czułam dosyć komfortowo sama ze sobą i po przeczytaniu tej książki okazało się, że jednak parę rzeczy mnie uwiera. Ale też przeczytanie tej książki daje... potem możliwość takiej refleksji i spojrzenia inaczej na swoje koleżanki. Ja od razu się przyznam, że po przeczytaniu Czułej Przewodniczki jakoś inaczej zaczęłam odbierać kobiety, dziewczyny, które mnie do tej pory drażniły. I to dlatego mnie drażniły, że na przykład przejawiały takie cechy tej królowej śniegu, królowej lodu, albo wprost przeciwnie, były bardzo cichutkie i potulne i też denerwowało mnie to, że nie potrafię tupnąć nogą i głośno wyrazić swojego zdania. Teraz patrzę na takie dziewczyny zupełnie inaczej, bo teraz wiem, skąd to się wszystko wzięło, że to wszystko bierze się tak naprawdę ze strachu i zamiast się denerwować, to mam ochotę wyciągnąć rękę do tych kobiet i do tych dziewczyn. I tutaj też pojawia się wątek tych relacji kobiecych, międzykobiecych. My już tutaj wszystkie oprócz Beaty mówiłyśmy, że to jest taka trochę książka przyjaciółka, po którą warto sięgać wiele razy i która jest też w taki sposób napisana, że właśnie traktujemy ją jak koleżankę, która czasem denerwuje, czasem wkurza, bo zwraca nam uwagę na rzeczy, które nas denerwują i na które wolałybyśmy nie patrzeć, ale tak naprawdę na celu ma nam pomóc. I właśnie podążając tą metaforą przyjaciółki, chciałam wam trochę was namówić trochę na rozmowę na temat, i niestety myślę, że to będzie jeden z naszych ostatnich tematów, bo spojrzałam właśnie na zegarek i wydawało mi się, że upłynęło dużo mniej czasu, odkąd zaczęłyśmy. W każdym razie chciałam was na takie, w takim razie krótką rozmowę o tych relacjach kobiecych namówić, chociaż wiem, że to jest temat na bardzo długą rozmowę, ale chociaż go lekko poruszmy. Dopiero tak, i to jest dziwne, bo ja już jestem dorosłą kobietą, a dopiero ta książka uświadomiła mi, jak ważne dla mnie są te relacje kobiece. I o ile bardziej na przykład jest w stanie mnie skrzywdzić kobieta niż facet, o ile bardziej kobieta jest w stanie mi podciąć skrzydła. I też o ile więcej siły mogę czerpać od mojej koleżanki niż od mojego kolegi. To jest dla mnie niesamowite, że ja to dopiero teraz odkryłam i chciałam was zapytać, czy wy macie podobne refleksje i teraz znowu zacznę od Kasi, bo dawno się nie wypowiadała. Dobra, to ja tylko króciutko powiem, tak, masz rację i ta książka jest też pod tym względem ciekawa, że myślisz sobie, że bardzo często nawet sobie tego nie uświadamiamy, a jesteśmy wobec innych kobiet o wiele bardziej krytyczne. I to Madeleine Albright powiedziała, że w piekle jest taki specjalny krąg dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. To jest mój ulubiony cytat. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne i że to tutaj też wybrzmiewa. Bardzo częstym motorem jest jakiś rodzaj, nie wiem, mniej czy bardziej uświadomionej zazdrości i o tym Natalia De Barbaro tutaj pisze. Ona też pisze o tym, żebyśmy nie traktowały innych kobiet jak luster z jednej strony, takich, żebyśmy też nie wynosiły ich na jakiś nie wiadomo jaki piedestał, tylko żebyśmy spróbowały zrozumieć, że one są w bardzo podobnej sytuacji do naszej i że te wszystkie mechanizmy patriarchalnej opresji dotykają ich dokładnie tak samo. I Ola, ty się odnosiłaś tutaj do szefowej Coca-Coli. To jest niezwykłe, że my, tak jak nie znamy artystek, nie znamy szefowych, mamy dużo gorszy PR, dziewczyny. To jest, myślę, główny problem kobiet. My tak się nad sobą z tą troską nie pochylamy i to jest nasz grzech być może i nasze zaniedbanie, a może to jest dlatego, że po prostu raczej jesteśmy dla siebie niedobre niż dobre. Już tak w takich najprostszych słowach mówiąc, co by było, tak się zastanawiam, gdybyśmy, nie wiem, każda z nas tutaj i z całego naszego grona, co by było,
gdybyśmy się ponosiły na rękach przez tydzień. Każda siebie, nie mówię, że nawzajem, ale co by było, gdybyśmy tak się wsłuchały w siebie, w to, czego chcemy, żebyśmy były po prostu na tym skupione. Przez tydzień. Ja nie mówię, żebyśmy to... że nie zawsze to, czego chcemy, jest dla nas dobre. A właśnie widzisz, Beata, myślę, że to nie do końca tak jest i że nawet jak ja chcę czegoś, nawet jak chcę czegoś, co jest dla mnie niedobre, to niech to sobie zrobię i niech sobie sprawdzę sama empirycznie, niech mam ten luksus z badania, czy to jest dla mnie dobre, czy nie. I myślę, że my naprawdę tego potrzebujemy. Myślę, że prawdziwą, trudną pracą, przepraszam, już Ci Ola oddaję głos, jest dostrzeżenie tego, co my naprawdę chcemy, bo jesteśmy tak przyzwyczajone do tej takiej zewnątrz sterowności, że my musimy odpowiadać na oczekiwania społeczeństwa, że tak naprawdę i też czuła przewodniczka mnie do tego zachęca, żeby się zastanowić, wyciszyć i usłyszeć w sobie ten głos, który mi powie, czego ja chcę, bo naprawdę ja tego chcę, a nie co wydaje mi się, że chcę, dlatego że mam wrażenie, że to zostałoby w różnych środowiskach dobrze odebrane. Słuchajcie, jeszcze chciałam przeczytać, co napisała do nas pani Judyta Tybus. Chciała powiedzieć, że teraz jest według niej, i zgadzam się z tym, to jest trochę taki głos podobny do mojego, że jest ogromna potrzeba zmiany w sposobu zarządzania w firmach, że na uczelniach absolutnie wszędzie. Problem jest duży, ponieważ kobiety w zarządzaniu niepotrzebnie naśladują mężczyzn. Utarło się, że kierownik musi być silny, dominujący, ale absolutnie to jest błędne myślenie. Kobiety potrafią świetnie zarządzać zespołem, tylko niepotrzebnie wzorujemy się na mężczyznach. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie pani Judyto. Kasia, absolutnie tak, dbanie o siebie, mówię ci, to jest forma buntu. Myślmy o tym jako formie buntu, a w ogóle ten cytat z Albright, pomyślałam sobie, że powinniśmy kiedyś zrobić sobie t-shirty i w naszym klubie Forbes Women Book Club mieć taki t-shirt z Madeleine Albright, sekretarz stanu USA, cudownej. W piekle jest takie miejsce, specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom. To jest w ogóle, słuchajcie, bardzo dobry pomysł. A ja pójdę pod prąd znowu, bo w piekle może bardzo jest takie dobrze. Miejsce dla kobiet, które nie pomagają ludziom po prostu, bo to chyba dla mnie to nie specjalnie ma znaczenie, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. To jest to, co mówiłyście o uczuciach, że my tłamsimy w sobie uczucia. Ja niestety jestem takim, niestety albo stety, jestem takim człowiekiem, który składa się wyłącznie z uczuć i jak mrygnę okiem, już wszyscy wiedzą, co ja myślę. Bo mnie wszystkie uczucia wychodzą na twarz i czasem to jest bardzo problematyczne. I nawet jeżeli są takie osoby, które rzeczywiście mnie wkurzają, to ja niestety potrafię zrozumieć, co tam się za tym, co mnie wkurza, może kryć. Co nie znaczy, że zawsze muszę lecieć do takiej osoby i jej pomagać, dlatego że może się to skończyć tym, że ja zostanę uwikłana w sytuację, w której nie chcę być i zostanę uwikłana w takie nadwyrężenie moich uczuć. Więc oprócz tego, że się kochamy, uwielbiamy i dbamy o siebie, to też brońmy siebie przed takim nadmiernym rozmienianiem się i wydawaniem się na zewnątrz, nawet jeżeli rzeczywiście rozumiemy sytuację innych ludzi i emocje, które za decyzjami i zachowaniami innych ludzi się kryją. Pewnie. Słuchajcie, jeszcze Gaba Czepczor pisze, niestety często tak się nie dzieje, bo gdy kobiety pną się po szczeblach kariery i dochodzą na szczyt, to zmieniają się w królowe śniegu, które zawsze muszą być idealne i są przestraszone, gdy coś pójdzie nie tak i że jeżeli coś pójdzie nie tak, to przestaną być traktowane poważnie. Faceci mają to samo. Naprawdę. Faceci mają to samo. Wielu facetów, których poznajemy gdzieś na dołach ich kariery, jak wchodzą gdzieś po schodach wyżej, zasiadają w wyższych gabinetach, to nagle stają się straszliwie obcy. Dziewczyny, musimy niestety kończyć, chociaż mam wrażenie, że mogłybyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo na ten temat rozmawiać. I to ja jest... pokażę książkę, jak wygląda. O, super. A ja pokażę jeszcze inną książkę, którą chcę polecić. Dobrze, bo ja tak się składa, jak mówiłyście. Bardzo ja się czytam taki, że chcesz polecić książek. Książkę, dlatego że na sam koniec chciałam was właśnie zapytać, co teraz czytacie i co byście mogły naszym widzom i naszym widzkom polecić.
ponieważ jak mówiłyście na początku, że nie czytacie generalnie takich psychologicznych poradników, ja też ich nie czytam, więc gdyby nie to, że miałyśmy dzisiaj rozmawiać, pewnie bym nie przeczytała książki Natalii de Barbaro, ale tak się złożyło, że ostatnio dwie kobiece pozycje literatury mi się trafiły, czyli ta książka, o której mówimy, ale też książka Barbary Czerskiej. O. I to jest Atlas kobiet jadalnych i trujących. One jest cieniusieńka, bo ma ledwie 120 stron. Ale polecam, bo to jest świetna zabawa. Znaczy, tu jest też dużo o kobietach, ale tu są kobiety porównane właśnie do grzybów jadalnych i niejadalnych, z wyjątkiem chyba teściowych, bo teściowe są po prostu grzybem niejadalnym, mówiąc krótko. Jest taki grzyb, który nazywa się teściowa. Polecam tę książkę, bo się naprawdę świetnie czyta i to jest no, dużo humoru. Też i ty, Beato, jakim jesteś grzybem? To mi wyszło, że ja jestem humorem, o takim w kropki, tylko czerwony. Kasia, a ty coś masz, co chciałabyś polecić nam teraz do przeczytania i przeanalizowania? Wiecie co, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, zupełnie nieoczekiwanym, bo ja ostatnio z racji tego, że mam zaszczyt zasiadać w kapitule konkursu na Hestii na najlepszą książkę dla młodzieży, czytam głównie literaturę młodzieżową, moje drogie, i jestem pod ogromnym wrażeniem książek, których autorką jest pani Joanna Jagiełło, bo to są takie książki, że ja nawet nie byłam świadoma, szczerze mówiąc, że takie tak dobre książki, tak mocno osadzone w realiach, w których żyjemy, a jednak dla młodzieży, w Polsce powstają, także z pełnym przekonaniem polecam. One są czasem straszne, to nie są bajki na pewno, to nie jest też takie ciepło rodzinne, jakie znamy z książek na przykład Małgorzaty Musierowicz, tylko to są rzeczy bardziej bolesne, często trudne, ale na pewno są to takie lektury, ja to mojej córce polecam i myślę, że to jest nie tylko dla córek, myślę, że to jest też dla osób całkiem dorosłych i jest tam duża doza takiej dobrej psychologicznej wiedzy, ciekawie to jest wszystko napisane, wciągająco, także ja się z trudem odrywam ostatnio od książek dla dzieci i młodzieży. To polecaj bardzo intensywnie, bo wiesz, minister edukacji wyrzuca takie książki z kanonu lektury. No właśnie, tam się wiesz, pojawiają takie wątki, których pan minister nie lubił. Nigdy się w szkole nie pojawią teraz. Nawet słuchajcie, powiem wam przerażającą rzecz, tam jest o seksie. Słuchajcie, to na koniec, ja też polecę, Kasia, twoim tropem i polecę dwie książki, może nie tyle dla młodzieży, ale lekkie i bardzo przyjemne książki, znaczy niekoniecznie przyjemne w stylu ideału, bo też bywają tam dosyć trudne momenty, ale dwie książki po angielsku, które niestety nie zostały jeszcze przetłumaczone, ale są ostatnio moim topem i niektóre, obie już chyba dwa razy przeczytałam. The Ninth House, Leigh Bardugo, to jest dziewiąty dom, a druga to Deadly Education, Naomi Novik. Oba fantasy dziejące się, jedno w takim świecie całkowicie wyobrażonym, współczesnym, drugi absolutnie w dzisiejszym, XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Świetne kobiece, główne bohaterki, silne, mądre, walczące i przebiegłe i dające sobie radę z Deadly Education, więc bardzo aktualne dzisiaj w Polsce. No Karolina, ty co polecisz? Ja trochę wstydź się przyznać, że dopiero teraz, ale sięgnęłam właśnie zachęcona przez Natalię de Barbaro do Biegnącej z wilkami. Więc jak już. Przez to. Nie, no ja postaram się. Nie jestem jeszcze w stanie nic o niej powiedzieć, bo dopiero zaczynam. Natomiast bardzo wam polecam, to zresztą polecałam podczas naszego ostatniego spotkania, to też chcę polecić, co Ola pokazuje. Więc dobrze, to już od razu polecam, bo tutaj czas nas goni. Polecam najnowszy numer Forbes Women Polska, od dzisiaj w kioskach, w sklepach do kupienia. Bardzo piękna okładka, jak zawsze jest super. Magda Mama, jak zaprojektowała, jak zwykle cudowno. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Karasińska, dr Katarzyna Kasia, Beata Grabarczyk, bardzo, bardzo wam dziękuję, fantastycznie się z wami rozmawiało. Naszych widzów i nasze widzki zapraszam jeszcze od razu na kolejne spotkanie Klubu Książkowego, bo wiemy już, że będzie to 22 lipca, tradycyjnie już dla nas o godzinie 17:00.
bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam użytkowników i użytkowniczki Forbesa, Forbes Women oraz Linear Axel Springer Polska. Oczywiście zachęcamy do czytania Forbes Women wydrukowanego oraz dzięki subskrypcji i zachęcamy do słuchania podcastu Forbes Women, który prowadzi Aleksandra Karasińska. Dzięki, Krzysiu. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia.